Temer, ale ty pamiętasz ten sposób, który ci podesłałem na Wivernę? Strzał z łuku, ale to jest słabe. Idziemy i bijemy ją po Temer, kostach. Ale ty, ja mam do ciebie pytanie. Czy ty chcesz na tyle razy zginąć, żeby nawet... żeby się już nie wskrzesić? A da się? A bo ja wiem, nie grałem w Dark Souls aż tyle. Dobra, idziemy do wieży pomienia Heide. I lecimy zabić. Smoka. Tak zginiesz. Ty myślisz, że on tego nie wie? Ha, zginiesz! YOLO! Ha! Ha! A bo czekaj, w sumie najpierw pójdźmy na tego, na starego zabójcę smoków może. Baj, pierdnął i znikł. I teraz się pojawił na pustę. Ty, jakie obrażenie mu zadaje! Pójdę. Ty, co się stało z moim mieczem? Czemu on jest tak lobe? Został zbuffowany. No, w końcu jak widać okacja na twój level. Tak, ja stanowczo za szybko poszedłem tam. No, YOLO, chodź tu, chodź tu, chodź. Zaprzyjaźnij mi się. To jak się woła na smoku? Taś, skurwysyjny. Kurde. Ty mi przypominasz tego. Jednego... Boże, już nawet nie pamiętam jak on, ma na... jak on się nazywa. Z PBF-a, że kurde był takim chorym skurwielem. Naprawdę. Ale bez urazy. Kurwa, mod jody aktywowany. Tak. To co, odpalamy Star Wars? No wiesz, masz Battlefronta 2, nie? Michiela prowadzić cię będzie, tak to się... Mam? No masz, przecież ja mam. A. A to mam, ale mnie przeklinamy teraz, kiedy my to przeklinaliśmy, nie wiem. No ja przed chwilą. Przypomniał sobie. Szczerze. Nie było tematu. Temer, co ty tam odpalasz? Ty właśnie, Temer, bo wiesz, że chyba nawet byłoby łatwiej, gdybyś tego nie odpalał? Bo mógłbyś rzucić tego zabójcę smoków do wody? Ale wtedy ja wpadłem do wody. Tylko no sobie jest to prawda. Jaką piosenkę? Danca kuduje. Dobra. A w sumie straciłem 1200, tu już dobra, nie ważę. A to robię. Blackbird, po streamie, spokojnie. Już zginął, ja wiem. Przepraszam. Tylko będę na saj. Zaraz zaczniemy coś sobie pośród w kurwy. Znaczy nie, zabijemy jednego bossa, o. To jest po prostu challenge streamowy, zabić jednego bossa. Kurde, przestań mnie bić! Dobra, tylko jest jeden problem, bo ty dwóch bossów musiałeś zabić. Bo zabiłeś tego, olbrzyma i śladowcę. Chociaż prześladowca sobie tak trochę nie do końca. Zabiłem go. Znaczy potem pojawił się kolejny, ale pierwszego zabiłem. Ale to jest ten sam. A skąd o tym wiesz? Bo czytałem na wiki. Czytałem na wiki. A w sumie dlaczego on nie umiera? Tak z ciekawości. Nie wiem, to najprawdopodobniej on po prostu umiera, tylko to jest jego zjawa. A bo tamto to była iluzja. Z jego odchowe ucieleśnienie. Co? A bo tamto to była iluzja. W tym, chyba Van Orlando w tym, w Dark Souls 1, to wszyscy bossowie to iluzja. Znaczy, cała gra to jest iluzja. Cicho. Cała gra to jest iluzja. Czepiasz się! Ja w zakresie jedynce nawet nie mogę, kurde, pierwszego bossa... Znaczy nie, no pierwszego przeszedłem. Drugiego bossa nie mogę przejść. A ja w ogóle nie gram Dark Souls. A musisz zacząć. Drugiego bossa w jedynce? No, to czekaj, Minotaura. Odpalamy jedynkę zaraz. Oszty.
To ty co, chcesz wyścig zrobić? Nie. To pierwszy zginie? Ej, ale to Temer akurat ten wygra, to nie fair będzie. Tak dobra, nie chwila, i się za dużo. Wiesz, ty z jednym walczysz na A teraz dwoma. A właśnie to z trzema. Dobra, cichaj tam. Chociaż czy ja powinienem się tak odzywać do streamera? Tu nie zdasz kim to. Łaż, czterech ich jest. Czterech? Nie wiem, w Redor Hystrze jak wyleciało 10 typa, to się zastanawiałem, czy miał amunicji starszy w magazyn. Kurde, ten gość nie miał gdzie siedzieć? Serio? Dobra, chodź tu do mnie. Dobra. Ja ci powiem jedno, Daszkin. Jak ja grałem w Red Orchestra, to dwójkę grałeś, co nie? No jak teraz gra Red Orchestra bohaterem Stalingrad. No czyli dwójka. No chyba tak. Tak, to jest dwójka. To u mnie to mniej więcej wyglądało w ten sposób, że zabijałem pięciu, po czym brałem ich broni. I zabijałem kolejnych. I tak wiecie, to wyglądało. Ja ewentualnie zabijałem. Najpierw stawiłem w budynku, nie przed mostem. Ja tak czekam na tych typów, czekam. Nagle kurde 20 chłopa mi wyleciał. Właśnie dlatego wtedy miałem CKM-a. I w tym momencie to był jedyny moment, kiedy żałowałem, że nie mam LKM-u, tylko karabin mam automatyczny. Tylko znaczy, Gewerch. No on jest fajny. On jest fajny, fajnie. I ten SWT-40 też jest. Najbardziej najprzyjemniej mi się nie wiem. Bo to i na daleki dystans, i na bliskość. Wojny uniwersalne. Jeszcze jak je znajduję jeszcze z magnetem, to jest też fajne. No. To nie zmienia faktu, że i tak moją ulubioną bronią jest Pepesza. Chociaż szkoda, że w tym... W drugiej Red Orchestrze nie zaimplementowali właśnie tego magazynka bębenkowego, tylko ten. No, może. Jest magazyn. Jest bębenkowy? Jest. Tylko chyba w dowódcy oddziału albo w dowódcy. Black, oglądasz anime. Co stało? Masz obejrzeć teraz anime. Jakie anime mam obejrzeć? Nie, jakiekolwiek. Właśnie powiedział, że jak zabije bossa, to on obejrzy anime. No to ja właśnie zabiłem bossa. YOLO! Tu. Daszkin, to kiedy gramy w Red Orchestra? Black? A kiedy możesz, nie? Słuchaj ty mi. Oglądaj tego. Też pobieram. Zagram sobie jutro. No spoko, wieczorem będę. No ale też będę mógł być wieczorem. Weźcie kupcie Roma dwójkę. A nie kupujcie, to jest gówno. Chciałem powiedzieć, że się przyjdzie na czwartek. Ale nie jestem tak złym człowiekiem, by polecać złe gry. Podaj mi na Steamie to ten. Jak będziesz, to możemy powiedzieć. Abram, hello. Ale żeby grać na multiplayer, znaczy... Czekaj. Bo ja muszę mieć podstawkę, nie? Znaczy w sensie... Singla. Zainstalowanego. A ty dzisiaj instaluję od razu single i multiplayer, więc... Dobra. Chyba. Dobra, zainstaluję od razu oba, to przy okazji sobie przejdziesz kampanię rosyjską. A przeszedłem, ja piłem. Tymi botami. Mapa z tymi wagonami to mnie o zawał przyprowadziło. Wiesz co mnie przyprowadziło o zawał w niemieckiej? No. To... To tam była fabryka, a później do jakiegoś gigantycznego budynku trzeba było wchodzić. Ja to chyba 15 razy powtarzałem tą misję, bo ja na najtrudniejszym grałem. No, ja z 20 razy poszedłem z tymi wagonami, ja pierdolę. Jaki to jest bezsens, oni się w podziemiach, tych kanałach się chowali i ich tam wyjeżdżą. Ale w rosyjskiej czy niemieckiej? Jak Niemcami leciałem. A tu też się wkurzałem na to, naprawdę. No bo to oni w tych kanałach siedzieli, kurna, jakieś szczury, cholerne. To aż się przypomina ten. Jedna scena z filmu tego. W Ruchu Bram. A, znam. Kojarzysz tę scenę? Kojarzę. Pamiętam rurociągiem się.
No w ogóle to kurde. Ja się w końcu wkurzyłem, wziąłem jakieś granaty, pozbierałem i tam zasmieniłem granatami. To kurde wyszło na to, że 10 granatami było. A kurde, zacząłem rzucać po prostu, nie wiem. Ja wiem. Jakby tam było, że te K mogłyby się zawalić czy coś, to chyba już by wszystko było rozwalone. Daszkin, jaki masz link na Steamie? Daszkin. Ewentualnie... Pod tym albo pod Daszkiną możesz być. Okej. Ale nie no, ty... Nie, chociaż może lepiej nie będę mówił. Ale mamy wspólnych znajomych, to najprawdopodobniej ty. No. No, jeden z nich jest Temer i Hammer. No, no, no. Mam takiego wilka nawet. A chwila, co było się wyłączyć z rozmowy? No co, no umawiamy się na rektor Hiesny, no co ty od nas chcesz? No dobra, a czemu mnie nie zapraszacie? A masz? Mam. O. To też. Znaczy to zależy teraz, czy masz to ode mnie, z mojej biblioteki, czy masz zakupioną. Nie, mam swoje, bo kiedyś już było za darmo. A no racja. YOLO. Ja tam tylko tego czołgu nie ogarnę nigdy. Ooo. Ile razy powtarzałeś tę misję w niemieckiej? Za dużo. Za dużo. Bo ja też 15 razy ją musiałem powtarzać i się wkurzyłem. Ja się wkurzyłem i w końcu się ustawiłem na, tam przy budynku. I na te czołgi tylko one-shotowałem, a tam piechota zajęła. O. Znaczy, u mnie to mniej więcej wyglądało w ten sposób, że ja nie przegrywałem tej misji dlatego, że... ja zostałem zniszczony, no ja ginąłem, tylko przez to, że boty ginęły. Lego! Ja tam na początku próbowałem ich spać i tak dalej, ale mnie tam czołgi zawsze rozwalały, to się pokurzałem, ustawiłem się na polu. Czołg wyjechał, to w mu od razu. No. Trzy strzały i po czołgu. A co sądzisz o rusznicy? Ojej, ja tego nie ogarnię. Ja zawsze raszuję czołgi i gram w świetlne wale pod gąską. I później on stoi i żebrze, weźcie coś mnie zniszcie, nie. Po gąski nie mam, nie mogę się ruszyć. Taki człowiek w kurwie. Fila w tego. Chodzi ci o World of Tanks? Nie lubię manwę. Nie lubię tej gry. Pograłem trochę i mnie znudziła po może pół godziny. Ja gram w WoTa czasem, ale kurna to jest gówno takie, że o ja pierdolę. Ups. Znaczy ja grałem. Też mogę powiedzieć. Przyznaję się. Bez bicia. Ale to jest taki syf. Znaczy, no ja ci powiem w ten sposób. Wontadel jest lepszy od WoTa o tyle, że tak, po pierwsze ma lepszą grafikę. I mówi o takie, o realiach, jakie były. W sensie, nie wiem, kojarzysz może tak mniej więcej ISA 7? Tak historycznie? Czy niezbyt? Ja nie znam się na historii za bardzo. Znaczy, na tym okresie historii. Znaczy nie, bo to jest z zimnej wojny i on był cały z tytanu, nie? Naprawdę. A... Oho, też kina wywaliło. Jezu, ktoś na tego bossa przyzwał już trzech ludzi. Ej, i gdzie ona leci? YOLO. Kurde, tak się trochę cicho bez daszki, bez daszki, bez daszki nas zrobiło. Sorry, ta gra wymaga skupienia. Jezu, ile tu ludzi zostało przyzwanych. Czekaj, czy ty kobieto chcesz iść kurde na smoka? Bo tak się w tej chwili zachowujesz.
Ona chyba nawet idzie. Mam tylko 2 estusy. No to najwyżej zginiesz. Kurde, wszyscy w jakichś zajebistych pancerzach z bronią jakoś zajebistą i biegą na ko. No co no? Andres, polska myśl technologiczna, tak? Po co ci pancerz, full offensive? Takie taktyki akurat się zawsze sprawdzają. Znaczy może nie w każdej, ale bardzo często. Tylko miecz dobrze ulepszony i YOLO. Kurde, gdybym miał moderatora, to bym teraz daszki nawrzucił, ale nie mogę. No to ja nie mogę przerwać. Stuknij i Turiela poproszę, żeby też skina wrzucił, bo ja nie mogę. No dobra, jest pod nami. Powiedz, że ja proszę. No to dobra, wy idźcie. No. Brawo. No to przyszliście tu i co dalej? Jakieś pomysły, coś? To może... Kurde, to może zgincie. Najlepszy pomysł. Dobra, teraz. Halo Daszkin, halo. Kurde, przecież tak łatwo umieć tego smoka. Manwe, problem jest taki, że ja nie znam tego hasła. Mogę puknąć Aiturjela. Jeżeli Manwe ma do nas dojść. Dawaj hasło na głos, to 10 tysięcy kupam. Ej nie, szczerze to ten, to ten miał jeszcze to hasło zmienić, nie? Taki też był plan. Zapomniałem. No bo po co mi to hasło zmieniać, mi niepotrzebne. Nie no, Tever, jeśli... ale tutaj chodzi po prostu o to, że ty tak naprawdę tutaj tylko mody wbijają. Wiesz co, teraz słuchaj... Zmień nasze hasło. Po prostu poproszę, żebyś miał moda tutaj. Później. Jestem za. A nawet przy. Czy ja sobie odzyskuję człowieczeństwo tak koniecznie? W sumie by mi się przydało. A właśnie, Temer, to ja takie pytanie. Ty nie odzyskujesz człowieczeństwa tylko dlatego, że władca tego świata zginął. Tak. Bo trzeba pokonać bossa. Temer, weź przenieś manwę. Jak zginąłeś? Jejku, za dużo osób. Mam poprosić kogoś, żeby go przerzucił? Nie, za dużo osób już. Sorry. Jak gram w Dark Souls, to i tak już tych dwóch wesołków wystarcza. Temer, czy zauważyłeś, że straciłeś właśnie swoje 12 tysięcy dusz, bossa? Nie, ja je wydałem. A, wydałeś je. Ty w sumie racja. Bo ja nic nie wiem. Kurwa, jeszcze pół godziny mam muszę się zmywać. Spoko, zdążę zmyć wiele razy. No ale jutro muszę iść do szkoły. Ja też, a mam rekolekcję. A ja to studiam. Nie chcę. Kurwa, walić szkołę, nie chcę mi się do niej iść. Leń. Na co ty myślisz, że nie jestem leniem? Ja nic nie wiem. O, to jest winda. O kurde. Chwila, dokąd prowadziła ta winda? Nie pamiętam w tej chwili. O, cześć. Czekaj, czy ja tu już nie byłem?
Ja nic nie wiem. Ja nic nie widzę. Chyba mam nawet sporo opóźnienia. No. O, teraz znalazłeś tą windę. Dobra, to odświeżam. Ciekawe z tym, o co ja właściwie walczę, bo tam chyba tylko skrzynka jest za nim. No wiesz, ale zawsze w tej skrzynce może być miecz zniszczenia plus 10. Albo nic. Albo kamień. Albo o. Zgon. Albo, no, albo mimik, czyli zgon. Nasz ekipanek. Przed tą coś niezwykłego. Czyli będzie tam kamień. Jolo. Położam się na łóżku. Delikatny kościany pył. To czego on był? Nie się pytasz, ja w Dark Souls nie grałem. Ale zaraz się mogę wygooglować. Tak się to nazywa? Dobra, to jest dobre. To jest zajebiste, bo to zwiększa odzyskiwanie życia przy Estusie. O! A, to to! Ewidentnie się to trochę inaczej nazywało. To był ten, ognisty kamień, czy jakoś tak. Dobra, YOLO, jedziemy na dół. YOLO, giniesz w drodze. Spadnę! Winda się zatnie i tu umrę z głodu. Ale jesteś nieumarłym. Cicho. Temer. Szczegóły. Umrzesz z głodu, to dusze ci się skończą. YOLO. Ty, to w sumie nawet logiczne jest. Z nimi. Cześć. Ty poleciał, what the fuck? Ta dusza, co wbiła na windę też, nagle do góry poleciała. Lul, nie zwróciłem uwagi. Kurwa, w niebo wzięcie. W niebo wzięcie. Ta dusza została zbawiona. Poszedł do nieba. YOLO. Przedwcześnie poszedł do nieba. Przedwcześnie. Wisiał Jezusowi 10 zł i go wziął. Musiał oddać Mojżeszowi 5 zł. Aż mi streama ścięło. Dobra. Wysypał mi obeza, to jest dobry moment, by zakończyć granie. Dlaczego? A ty w sumie już jest 21. No i artstream. Tak więc użyję sobie tego. Daszki, co ty tam odpierwalasz? Nie klnij. Dobra. Przynajmniej Riaz wygląda normalnie już. Graliśmy 52 minut i dalej na odcinek. Zwłaszcza, że większość to się wytnie.
Także to się wytnie. Dobra, no to kończymy.